Cześć, tu Olek i dzisiaj nagrywam o mojej książce. Widzicie? Możecie sobie przeczytać już tytuł, opis i książkę. I tutaj mamy taki zestawik Super Thingsów od Magic Box, więc pozdrawiam Magic Box. I najpierw zaczniemy od tego pudełeczka, ale zanim to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. A my przechodzimy do otwierania. Najpierw taki boksik. On jest w miarę duży. Mamy taką saszeteczkę. Kolejną. Kolejną. O, tutaj saszetka ze srebrnym. Tutaj saszetka z Super Thingsem jakimś. No i to w sumie wszystko. Teraz, no, zacznijmy od tej saszeteczki. Uwaga, co nam dropnie. O! Fajerwerka, ja lubię tego Zingsa. Oczywiście to jest 10. seria. Teraz możecie sobie zobaczyć. Dobra. Teraz już sobie przejdziemy do na przykład tej saszeteczki, taka grubsza ona jest. Ja też tego Zingsa lubię, on jest fajny. Taka trąbka do grania. Widzicie? Tutaj mamy taki sprzęt, że zobaczcie, może wystrzelić Zingsa, ale nie wiem, czy mi się uda. Widzicie? Takie. Zobaczymy, jak sobie tak poradzi z takim Zingsem. U! Ale to lekko poleciał Zings. To tam nieważne. Później podniosę. Teraz otwieramy taką Super Splash saszeteczkę. O! Taki ten metalowy, fajny, kłódka, policjant. I taki pojazd, poczekajcie, złożę. Zobaczcie, taki pojazd. Ok, no to już zrobiliśmy to. I teraz przechodzimy do srebrnej saszeteczki, uwaga. I taki. Mamy taki hełmik dobry, ładny. W ogóle się bardzo postarali, moim zdaniem, z tą 10. serią. Już mamy 4 Thingsy, ale jeden mi tam wyleciał. Ale to co nieważne. No to teraz przechodzimy do książeczki. Zobaczcie, ja zacząłem pisać książkę. Książka o Yeti. Tutaj jest. I przeczytam wam cały jeden rozdział. Książka o Yeti. Autor Olek Ny. Chłopiec o imieniu Bernard spotkał Yeti w górach. Opis 8+. To jest opis na razie. Taki obrazek jest. I teraz przechodzimy. Rozdział pierwszy. Śnieg. Bernard spiął się na chwila. Wróćmy do początku. Albert był w swoim domu w górach. W górach. Było tam Mount Everest. Albert postanowił spiąć się na Mount Everest. Poszedł razem z synem. Wzięli ze sobą ciepłe ubrania, koce, namioty, picie i jedzenie. Taki obrazek. Było zimno, była śnieżyca i duże wiatry. Było 9 stopni na minusie. Potem poszli dalej, znaleźli jaskinię, srebro, metal. Zapakowali te minerały i poszli dalej i dalej. Zrobili nocleg w jaskini, zjedli kolację i poszli spać.
Następnego dnia zabrali rzeczy z jaskini i poszli dalej. Zauważyli śnieg. Śnieg w oddali i było coraz zimniej. Usłyszeli z oddali jakieś dźwięki, ale mieli to gdzieś. To trochę śmieszne, tak? Szli dalej i dalej i dalej, aż wreszcie zauważyli jakąś postać. W oddali pewnie się domyślacie, jaką. Była bardzo duża, a największe to miała nogi. Rozłożyli namiot, a potem rozłożyli drugi namiot i zjedli i poszli spać. Taki obrazek. Ale tutaj nie pokazałem. Taki obrazek, jaki jest w jaskini. I taki tu jest obrazek. Szli. Tak, jest on obrazki. Dobra. Była długa noc. W nocy była śnieżyca. Nie dało się iść. Po prostu koszmar. O godzinie 6 rano 00. O godzinie 6 00 rano była bardzo ładna pogoda. A potem poszli poszukać jaskini, bo potrzebują ciepłego miejsca do spania. No i tu już jest kolejny rozdział. Rozdział drugi. Śmierć. Ja już tak naprawdę rozdział drugi skończyłem, ale przeczytałem wam w dzisiejszym odcinku tylko jeden. Tak wygląda książeczka. No i ja się z wami żegnam. Pa!